Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 13 ciekawostek o Yamato. Zapraszam. Yamato to starożytna nazwa Japonii, a także statek podwodny z czasów II wojny światowej. Natomiast Tenzo oznacza niebiańskie stworzenie i odnosi się do wszystkiego, co zostało stworzone przez naturę, a nie przez ludzi. Kinoe z kolei to pierwszy znak chińskiego kalendarza. Jego ulubionym jedzeniem są orzechy włoskie, a najmniej lubi tłuste potrawy. Jego hobby to czytanie książek o architekturze, prawdopodobnie dlatego, że używa mokutona, z którego można stawiać najróżniejsze konstrukcje. Według databooków Yamato chce walczyć z Kakashim. Bardzo lubię Yamato, natomiast nie sądzę, by kiedykolwiek miał jakieś szanse z Kakashim, ale ambitnie. Również jego statystyki w trzecim databooku pokazują, że jest jedynie wytrzymalszy niż Kakashi, a w pozostałych aspektach jest po prostu słabszy. Jego grupa krwi to A i urodził się 10 sierpnia. W wieku 10 lat miał 140 cm wzrostu, w wieku 14 lat już 166 cm wzrostu. Natomiast w Shippudenie miał 26-27 lat i mierzył 178 cm wzrostu, przy czym ważył 58 kg. Być może tego nie zauważyliście lub nie oglądacie filerów, ale w anime zostało pokazane, że Yamato cierpi na chorobę lokomocyjną, gdy przybywa w zamkniętych pomieszczeniach. W ostatniej ankiecie popularności, czyli na ten moment 7, Yamato zajął 14 miejsce. Ukończył 996 oficjalnych misji, 80 rangi D, 176 rangi C, 400 rangi B, 305 rangi A oraz 35 rangi S. Wielu z Was pewnie nie ogląda odcinków do końca, aby sobie nie spoilerować, ale czasem znajdują się tam zabawne, niepowiązane z główną fabułą momenty. Takie dwa możemy znaleźć kolejno na końcu odcinka 86 i 136 Naruto Shippuden, gdzie Naruto, Kiba i Shino lunatykują i atakują Yamato, nie dając mu w nocy spać. Yamato mógł być również nazywany na cześć Yamato Takeru, który był legendarnym japońskim księciem dynastii Yamato i był uważany za pierwszego ninja. Ukończył on akademię w wieku 6 lat i jeszcze w tym samym roku zdobył rangę Chunina. Najwyraźniej ludzie mają wobec niego wysokie oczekiwania, ponieważ podczas odbudowy Konohy, w której pomagał swoim mokutonem, wszyscy chcieliby ten zrobił więcej, pomimo że był wyczerpany po zbudowaniu domków szeregowych. Co ciekawe, domki, które wtedy zbudował, są w pełni pomalowane i posiadają szklane szyby. W 7 ankiecie popularności, jak się okazuje, można było głosować nie tylko na bohaterów, ale też na ochroniacz Yamato. Tak, nie przesłyszeliście się. Co prawda zajął on ostatnie miejsce z jedynie 6 głosami, ale nie tylko ochraniacz miał 6 głosów. Również Hagoromo, Pakun, Shin, A, Chojuro, Takuma, Akamaru, Kurenai, Hiruzen, Amaru oraz Fu mieli po tyle głosów. Wyobrażacie sobie być tak samo lubianym jak ochraniacz na czoło jakiegoś gościa? I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!